kontynuując wątek, bo rzeczywiście to jest interesujące i w książce jest sporo miejsca tam poświęcone. Ja przyznam, że czytając ten fragment, miałem skojarzenia z książką Dobry wojak Szwejk. Przygody Dobrego wojaka Szwejka. Czy mógłby pan, bo nie wszyscy jeszcze czytali, a być może niektórych warto zachęcić, czy mógłby pan przybliżyć taką historię, jedną z tych absurdalnych historii, które się panu zdarzyły? Książki nie kupię. No to znaczy, no trudno mi teraz coś przypomnieć sobie, chyba że pan ma jakiś konkretny fragment, to mogę go opowiedzieć. No, na przykład poszukiwanie okrętu, który nie wypłynął. O, to spalił pan całą historię. To tam podejrzewam, no, że to personaże. Ale to jest dobra historia. Z tym, że ja nie wiem, czy ja ją opisywałem w tym książce. No w każdym razie, jeśli nie opisywałem, to będzie to taka historia gratisowa. Rzeczywiście było tak kiedyś, że były wielkie międzynarodowe ćwiczenia i my w załodze przygotowywaliśmy, jeszcze wtedy latałem na śmigłowcach, które służyły do zwalczania okrętów podwodnych. I całą załogą przygotowywaliśmy się do wielkiego poszukiwania jednego z naszych okrętów, bo rzecz się miała na naszych wodach terytorialnych w Polsce. Tym okrętem miał być Orzeł, czyli nasz flagowy wtedy okręt, nie do wykrycia praktycznie okręt. No i uczestniczyło w tym wiele międzynarodowych załóg księgowcowych okrętów z całej Europy. Przygotowania do tego trwały około 3 dni. No i zadanie nasze polegało na tym, żeby w pewnej części ćwiczenia wlecieć w rejon tego ćwiczenia i postarać się za pomocą sonaru ten okręt wykryć, znaleźć, śledzić. Nasz epizod zaczynał się, no tak już w połowie prawie ćwiczenia, gdzie od rana wszyscy tego okrętu szukali, wszystkie okręty, wszystkie śmigłowce, samoloty poszukiwały w tym rejonie tego okrętu i nie mogły go znaleźć po prostu. Przylecieliśmy w ten rejon i wszystkie metodki, które do nas spływały, to trudno go znaleźć, no ale wiadomo, to orzeł, więc mogą mieć kłopoty koledzy z zaprzyjaźnionych krajów, ale my na pewno go znajdziemy. No i nasz nawigator, zresztą bardzo doświadczony nawigator, jeden z najbardziej doświadczonych, jakich znałem, powiedział, że on już tyle razy tego orła wykrył, że na pewno nie będzie problemu i że tutaj nie zawiedzie, że tak powiem. Po czym kazał nam robić zawisy, czyli no, żeby znaleźć okręt podwodny za pomocą sonara, trzeba było zrobić zawis nad wodą, wypuścić tego sonara, wtedy nawigator przeszukiwał ten rejon pod wodą. Pilota rola ograniczała się do tego, żeby polecieć tam, gdzie w miejsce, gdzie on każe i wisieć i tyle. No i on zaczął nas tak sadzać z jednego miejsca na drugie, na trzecie. No. W tym rejonie, w którym ten okręt miał się znajdować. I po jakichś 15 minutach stwierdził, że on ma ten okręt, że on go na tym sonarze złapał. No i że go trzyma. No. Więc pytałem, no ale jesteś pewny, bo tu nikt nie złapał. Jestem pewny. No. Dobra, no to mówimy. Mówię, no to melduję. Daję to weter, że mamy ten okręt. No dobra. No więc zameldowałem. Cała grupa usłyszała, że ten okręt w końcu został znaleziony. No i tak otrzymaliśmy około 1,5 godziny ten okręt. Oczekiwaliśmy potwierdzenia, bo zawsze się oczekuje potwierdzenia kontaktu przez inne grupy, ale jakoś nikt nam tego potwierdzenia nie dawał. No ale trudno, ćwiczenia się zakończyły. Oczywiście myśmy wykonali symulację ataku na ten okręt, czyli założyliśmy, że on jest zatopiony i wróciliśmy szczęśliwi uratowani do bazy. Dumni oczywiście, no bo jak żeby. No i rozpoczęło się omówienie tych całych ćwiczeń od sali większej, od tej. Te wszystkie są siedziały. Myśmy oczywiście byli na końcu, żeby nas wszyscy dobrze widzieli. Siedzieliśmy w pierwszym rzędzie. No i omawiający ćwiczenie podziękował wszystkim załogom za trud i tak dalej, tak dalej. Tak jak to zwykle w takich razach się ma.
Po czym stwierdził, no tylko szkoda trochę pieniędzy, bo nasz okręt się zepsuł i w ogóle nie wyszedł z portu i został w porcie. Nie było go w rejonie. No, gdyby był, to by było lepiej, bo moglibyśmy poćwiczyć jego poszukiwanie. Spuściliśmy głowy. Spojrzeliśmy na tego naszego nawigatora, on też spuścił głowę. Nie? No i później oczywiście zadałem mu pytanie, chłopie, ale o co chodzi? Okazało się, że on dzień wcześniej był, spożywał, że tak powiem, szklankę chleba z panem dowódcą okrętu, jego kolegą, i wyciągnął od niego całą trasę, jaką okręt będzie szedł w tym dniu. I po tej trasie nas po prostu prowadził, nie mając tam żadnych wskazań, będąc pewny, że tą trasą musi być. Iść po, ze względu bezpieczeństwa, okręty podwodne chodzą zawsze tą samą trasą, którą sobie wcześniej ustalał i nie mogą jej zmieniać. No, taka to historia. I śmieszna, i straszna. Jeśli nie ma więcej pytań, to ja tylko już na koniec, żeby... Bo tematyka jest poważna, ale żeby tak nie całkiem poważnie było, to zapytam krótko o znaczenie szklanek chleba w lotnictwie właśnie. No ale no nie bardzo rozumiem pytanie. To znaczy znaczenie. Pytanie można zadać dwojako. Czy w tych szklanych chlebach jest za dużo i to powoduje brak dyscypliny i kłopoty? Czy to jest jednak ilość wystarczająca i zgodna z polską fantazją polskiego ładnika? Bywa różnie. Czasami jest, to myślę, że nie tylko w lotnictwie, to w wielu dziedzinach polskiego życia. Czasami bywa za dużo, czasami za mało. No, natomiast, co jest najważniejsze, no, mimo że lotnicy nie lubią wylewać za kołnierz, to ja nie spotkałem się z żeby to kiedyś było jakąkolwiek przyczyną, co, nawet draśnięcia czegokolwiek, więc może pozostaniemy na tym, że ułańska fantazja, ale w granicach rozsądku. Dziękuję bardzo. Thank you.